19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. To nazwa ogólnopolskiej kampanii, w której biorą udział również Pabieńce, konkretnie grupa wolontarystyczna Agrafka. Tak, jak najbardziej. Bierzemy udział w tej akcji. Warto ponadto wspomnieć, że jest to ogólnoświatowa akcja. W Polsce tą akcję promuje Fundacja Po Drugie, która ma siedzibę w Warszawie. I my jako Agrafka razem z około 200 innymi organizacjami w całej Polsce bierzemy w tym udział. Powiedzmy, cóż to za kampania, na czym polega, jaka jest jej idea i cel? Ta kampania ma na celu przede wszystkim zapobieganiu krzywdzenia dzieci i młodzieży w Polsce i nie tylko. Poszerzanie świadomości na temat tego, że sytuacji, w których dzieci i młodzież jest krzywdzona, jest wiele, oraz rozpowszechnienie informacji, gdzie takie osoby krzywdzone mogą szukać pomocy w naszym mieście oraz w całej Polsce. Jakie działania będą realizowane na gruncie naszym, lokalnym, pabienickim do 19 listopada? To czas, kiedy potrwa właśnie kampania. Tak, w dniach od 1 do 19 listopada w ramach wydarzenia, które zorganizowaliśmy na Facebooku, codziennie będą pojawiać się różne działania. Jednym z pierwszych działań jest nakładka na profilowe i zachęcamy, żeby każdy w taką nakładkę się zaopatrzył, wziął udział. Również na tym wydarzeniu będą pojawiać się filmiki z różnych organizacji, gdzie organizacje te pokażą, w jaki sposób propagują stop przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Będziemy również rozmawiać z prezydentem, ze starostą, z policją, strażą. Jest tego naprawdę wiele. Wiele organizacji w Pabieńcach chce pokazać, że przeciwdziała i że pamięta o tym, że warto takie akcje wspierać. Zaplanowane zostały również wywiady z ekspertami w temacie przemocy. Tak, jak najbardziej. Będziemy mieli spotkanie z Tomaszem Bilickim, który jest jednym z takich głównych tutaj w województwie łódzkim działaczy na rzecz młodzieży. Również będą spotkania z osobami, które znają się na tematyce właśnie przemocy, rozmaite wywiady. Naprawdę będzie tego wiele. A na przykład konkurs z ciekawymi nagrodami? Co do konkursu, nie powiem, na czym będzie on polegał, ale generalnie chcemy zorganizować dużo rozmaitych działań, które będą miały na celu włączenie naszej społeczności pabienickiej, ponieważ możemy to zrobić tylko drogą internetową i liczymy na wielkie wsparcie i wielki odzew. No właśnie, trzeba wspomnieć i zaznaczyć, że wszystkie działania w ramach tej kampanii realizowane są z powodu pandemii koronawirusa online. Tak, jak najbardziej. Zapraszam do udziału w akcji 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jest to akcja na Facebooku, zapraszamy. Jest to wydarzenie, można wejść na nie poprzez stronę grupy wolontarystycznej Agrafka i tam wszystkie właśnie nasze działania będą propagowane, będą wrzucane, wszystkie na bieżąco informacje. Oprócz grupy wolontarystycznej Agrafka w kampanii biorą udział również inni, jacy partnerzy. Na ten moment mamy współpracę z, właśnie tak jak mówiłam, prezydentem, policją, strażą pożarną i strażą miejską, jak i również z eskadrą, szkołą tańca, z drużyną siatkówki Swojaki. Mamy również współpracę ze strefą ruchu. No generalnie tych partnerów jest wiele i nie umiem wymienić dalej. Powiedzmy na koniec, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kampanii i jeśli ktoś jest zainteresowany udziałem, to co należy zrobić w takim przypadku? Żeby wziąć udział w takiej kampanii, należy wejść na stronę Fundacji Po Drugie. Tam znajduje się zakładka 19 dni, jak i również jest to teraz działanie, które oni realizują, więc można też wejść przez Facebooka. I tam jest formularz zgłoszeniowy, w którym opisuje się rozmaite akcje, które chce się zrobić w swoim mieście. I dalej są działania, żeby w tej kampanii wziąć udział. A te wszystkie wywiady z ekspertami, jak również z osobami naszego miasta, gdzie można znaleźć? Te wywiady pojawią się na naszym wydarzeniu. Oczywiście nasza strona Agrafki również będzie je udostępniała, żeby na pewno nikt ich nie przegapił. Tam też można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat kampanii. Tak, na tym wydarzeniu jest cały opis, jak również polecam wejść właśnie na stronę Fundacji Po Drugie, gdzie jest to dokładnie opisane również, jak to działa na świecie. Czy będzie jakieś podsumowanie tej kampanii? Co roku podsumowanie, gdy warunki na to pozwalają, jest organizowane w Warszawie poprzez Fundację Po Drugie, gdzie wszystkie organizacje, które brały udział, spotykają się, mówią o swoich działaniach, opowiadają o tym, jak udało im się tę kampanię zrealizować. W tym roku prawdopodobnie wszystko będzie odbywać się online, ale czekamy jeszcze na dokładniejsze informacje.